Straż Gminna przypomina, czworonogich przyjaciół musimy wyprowadzać na smyczy, a także po nich sprzątać. Co roku, zaraz po zimie, w wielu miejscach pokazuje się spory problem. To nieczystości po psach. Każdy właściciel powinien pamiętać o posprzątaniu. Chcemy tutaj Państwu przypomnieć, że właśnie w niedzielę rozpoczynamy wiosnę. W związku z tym, tak jak Pan tutaj nadmienił, śnieg nam stopniał, więc dużo pozostałości zostało po pieskach, tak? W tym przypadku proszę, żeby sprzątać po psach, żeby wyprowadzać pieski na smyczy i w przypadku, kiedy pies jest groźny, zakładamy mu kaganiec. Możemy ukarać, możemy nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł za niesprzątanie po psie i tak samo możemy nałożyć karę, mandat karny na osobę, która nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, czyli nie ma smyczy, tak? Czyli jak pies nie jest na smyczy. Przypomnijmy, są specjalne miejsca, gdzie pieski można wyprowadzać. To m.in. teren Goksiru, na którym znajdują się dwa wybiegi dla czworonogów z licznymi przeszkodami i specjalną psią toaletą.